nie tu, 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 tak żeby ładnie wyżej, się to, na pośrodku, wejdzie, niżej jedno. W imieniu przede wszystkim Karolinki, naszej uczennicy, serdecznie dziękujemy samorządowi miasta, zarządowi osiedla numer 1 za przekazanie tego daru serca, czyli serca do zbierania nakrętek. Dodam, że znacznie nam to ułatwi pracę, bo do tej pory zbieraliśmy nakrętki dla Karolinki, ale oczywiście taka zbiórka, szczególnie magazynowanie, sprawia problem. Tym bardziej, że te prawie półtora roku pandemii przerwało naszą zbiórkę i tym bardziej w imieniu Karolinki i również naszych uczniów, bo to wy też będziecie opiekować się tym sercem, dbać, żeby było o to, żeby było napełniane. Dziękujemy. Rodzice Karolinki również kierują podziękowania. Oni będą osobiście odbierać te nakrętki, gdy będzie serduszko się zapełniało i będą oczywiście, będą one przeznaczane tylko i wyłącznie na cel taki zdrowotny, leczenia Karolinki, kontynuowania różnych turnusów takich zdrowotnych. Także serdecznie dziękuję. Bo ja to długo tu będę sypał. Powoli, powoli. Powoli? Bardzo długo będę sypał. Że to jest piąte serce już na terenie miasta Turku, bo miasto Turek wspiera akcję nakręcenia na pomaganie. Cieszę się, że samorząd miasta i zarząd osiedla widzi potrzebę tej edukacji ekologicznej i jednocześnie charytatywnej. I mam nadzieję, że to jest kolejny etap naszej większej kampanii, bo chodzi o to, żeby dzieci uczyły się pomagać i jednocześnie dbały o to środowisko. Także dziękuję za współpracę z samorządem osiedla numer 1.